W 2006 roku powstała pierwsza w naszym mieście uczelnia dla seniorów, tak zwany Uniwersytet Trzeciego Wieku IMCA. Zajęcia rozpoczęło wówczas niespełna 40 studentów, dzisiaj jest ich blisko 300. Jednak tak spore zainteresowanie nie dziwi nikogo, kto choć przez chwilę zapoznał się z szeroką paletą oferowanych zajęć. Zajęcia są atrakcyjne, planowane przez samych studentów poprzez muzykę, plastykę, nauki języków, historię, czy też zajęcia rekreacyjno-sportowe, a ostatnio wielkim powodzeniem cieszy się aktorstwo. Bogdan Tokłowicz, były wiceprezydent Wejherowa, od samego początku wspierał Uniwersytet Trzeciego Wieku IMCA i zawsze serdecznie wyraża się o tej placówce. Dzięki pomocy miasta dzisiaj wejherowska IMCA posiada swoją siedzibę przy ulicy Kopernika. Tam odbywa się szereg zajęć, ale nie wszystkie. Dzięki współpracy z innymi placówkami spotkania realizowane są w różnych ciekawych miejscach. I to nie tylko zajęcia edukacyjne, ale również spotkania towarzyskie. Mamy tutaj rzeczywiście bardzo, można powiedzieć, rozbudowane życie towarzyskie. Właśnie dzisiaj w nocy wróciły panie, 40 panie, no i nasi studenci z wycieczki w Bieszczady, czterodniowej wycieczki. Co roku odbywa się taka dłuższa właśnie wycieczka. Oprócz tego najrozmaitsze spotkania, no, dzień babci i dziadka, albo jakaś rewia mody. Co chwilę coś tam się wymyśla. W tym roku myślimy o tym, żeby zrobić święto par małżeńskich, ponieważ pojawiły się w naszym uniwersytecie pary małżeńskie. Swój jubileusz wejherowska IMCA świętowała w murach Filharmonii Kaszubskiej. Była to idealna okazja do wspomnień, wyróżnień i podziękowań. Doceniono m.in. studentów, którzy od samego początku nierozerwalnie związani są z instytucją, pierwszego założyciela, koordynatorów, czy chociażby czterech wykładowców, którzy prawie od 10 lat nieprzerwanie szkolą studentów seniorów.